Gdzie jesteśmy, mówiąc, że jesteśmy w Europie? Z jakiego miejsca zadajemy to pytanie? Dlaczego nas to niepokoi i gnębi? Czyżbyśmy mieli kłopoty z własną tożsamością? A może dręczą nas wątpliwości tych, którzy w Paryżu, Berlinie i Warszawie, w Tiranii i w Oslo głoszą, że nie chcą być w jednej Europie? Gdzie chcą tedy być? Kiedy pytamy dziś o Europę, stajemy od razu w takim gąszczu problemów i kwestii, obiekcji i trudności dotyczących tożsamości i różnicy, źródeł i perspektyw, wartości i sensu naszej współczesnej kondycji, że czujemy się zagubieni niczym dziecko w spowitym mgłą lesie. Czy są w tym lesie przecinki i prześwity, wskazujące nam choćby dróżki, jeśli nie proste drogi, wyjścia z gęstych chaszczy i mglistej ciemni naszych pytań? I kiedy Eros pomagał księżniczce fenickiej Europie dosiąść białego byka, ta nie zdawała sobie sprawy, że czeka ją daleka podróż. Chciałabym zacytować z hymnu homeryckiego. Tam właśnie wołała: dajcie znać memu ojcu, że ja, Europa, odpływam z naszej ziemi na grzbiecie jakiegoś byka. Porwał mnie, płynie za mną, pewnie będę z nim dzieliła łoże. Panie profesorze, dokąd zmierza Europa i z kim będzie dzielić łoże? Prawda, że Europa, mityczna Europa, ta księżniczka fenicka, ze wschodu zmierza na zachód, ku Krecie. Herodot mówi, że ona wróciła do Azji z powrotem. Jest takie miejsce u Herodota w IV księdze, jeśli dobrze pamiętam. Ale oczywiście ta podróż ze wschodu na zachód to jest coś takiego, co potem ma rozmaite warianty, już dalekie od mitologii, a powiedziałbym oznaczające pewne fakty kulturowe. Grecy już dość wcześnie mieli bardzo jasne pojęcie o tym, co nazywają Europą. Jest taki punkt widzenia, patrzy się mniej więcej gdzieś w okolicach Pontu Euksyńskiego, prawda, czyli Morza Czarnego, i dzieli się świat na trzy części. To jest grecki sposób widzenia świata. Jest Europa, jest Azja, jest Libia. Libia, którą dzisiaj rozszerzyliśmy na Afrykę całą. Pani mówi tutaj o otwartości, no, dość śmiałej symboliki łoża pani używa, tak. To ja bym powiedział, że Europa od początku się odznacza, znaczy, taką ciekawością, która prowadzi do otwartości. I to by można chyba zastosować już do bardzo dawnych Greków, do tej archaicznej Grecji. Czym jest dla Greka sposób bycia Europejczykiem? Grek, jeżeli się czuł Europejczykiem, to w opozycji właśnie do Azji. I Europa dla Greka była jego ojczyzną duchową. No, ojczyzna duchowa to jest jakiś system wartości. I tutaj chyba jedną z tych wartości najważniejszych byłaby rozumność, logos. Byłaby też i wolność. Euripides w jednym z swych dramatów pisał, że Grecy mają barbarzyńcom rozkazywać, a Arystoteles w swej Polityce dowodził, że słuszną jest rzeczą, by Helenowie nad barbarzyńcami panowali. Jak pogodzić tą europejską z ducha otwartość Greków z ich wysiłkami ucywilizowania barbarzyńców? Nie sądzę, żeby tutaj już u tych dwóch myślicieli była jakaś idea ekspansji takiej terytorialnej, zaanektowania tego. To jest raczej propozycja pewnego sposobu życia lepszego. To słowo barbaros było jednak zarezerwowane dla ludzi innych, dla ludzi z zewnątrz, dla ludzi no, nie będących Grekami. A zresztą jeszcze w starożytnej, w tej wczesnej fazie funkcjonował inny przymiotnik, to był soloikos, prawda, soloikos. Właśnie Grecy małoazjatyccy, chyba tam było to używane, właśnie to słowo soloikos. To była nazwa człowieka, który źle mówi po grecku. Jeśli myślimy o europejskości, to czy tej europejskości należy szukać właśnie w Grecji, czy dopiero w Rzymie? Myślę, że
sama Grecja, przynajmniej w moim odczuciu, może jest to subiektywne, to jeszcze nie jest Europa. To jest źródło Europy. Tam już wszystko jest w zaczątku, co potem będzie stanowić Europę, co będzie znakiem Europy, ale do tego, żeby się jakaś europejskość zaczątkowa wykształciła, musiała nastąpić ta fuzja, ta recepcja greckiej kultury przez Rzymian. To dopiero był początek Europy. Panie profesorze, czy gdyby więc mówić o początkach Europy, to trzeba mówić o Grecji, a więc i o Rzymie, ale także o, jak się okazuje, o kulturze żydowskiej. Jeżeli Grecy wnieśli do kultury europejskiej, do pojęcia kultury europejskiej, może tak to określmy, do pojęcia kultury europejskiej, logos, porządek, myśl, rozumność jako punkt odniesienia do wszystkiego. Rzymianie wytworzyli pewną kulturę prawa. Oczywiście prawo było czymś w Grecji też bardzo pożądanym i bardzo, bardzo powiedziałbym tak, propagowanym. Pracowano dużo nad ładem prawnym, ale to zrealizowanie ładu prawnego, wymyślenie pewnego bardzo praktycznego ładu prawnego i wprowadzenie go w życie, to jest dzieło Rzymian, tych pierwotnych jeszcze przed zetknięciem się z kulturą grecką. Tak jak Grecy próbowali wszystko sprowadzić do pojęć ogólnych, zamknąć w pojęciach, tak Żydzi wyjaśniali sobie wszystko, problemy egzystencjalne, religijne i tak dalej, za pomocą kategorii dziania się, za pomocą właśnie zdarzeń. No, Biblia jest pierwotnie, tak jak ona jest napisana, jest przede wszystkim historią, szeregiem zdarzeń, ale jest też oczywiście i prawem, i rozmaitymi innymi rzeczami. Niemniej ten wątek zdarzeniowy tam dominuje i on nadaje ton, powiedziałbym, całemu światopoglądowi żydowskiemu. A panie profesorze, a Jerozolima leży w Europie? Należy do Europy? Ha! Krzyżowcy chcieli, żeby należała. Nie bardzo im się to udało i może dajmy spokój tej Jerozolimie. Nie europeizujmy jej za bardzo. Europejczyk czuje się związany z Jerozolimą. Europejczyk chrześcijanin. Bez tego nie można tego odrzucić. Nie można. Ale co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Ja nie wiem, czy to jest miejsce na zwierzenia. Ja w Jerozolimie nigdy nie byłem. I właściwie nie wiem, czy bym tak bardzo chciał być, ale to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo no tutaj musiałbym dłuższy wykład wygłosić, ale spróbuję to w paru słowach ująć. Ja myślę, że wartości duchowe nie są przywiązane do miejsca. Albo jeżeli to w sposób bardzo luźny i taki, powiedziałbym, niekonieczny, przygodny. Także ja rozumiem ludzi, dla których jest najważniejszą rzeczą pojechać tam, gdzie był grób Chrystusa, ale chciałbym, żeby również zrozumienie mieli ludzie, dla których to nie jest ważne. Po prostu. Tak jak ja nie byłem też w Grecji nigdy i pewnie nie będę, ale wydaje mi się, że coś z tej Grecji rozumiem. W jakich warunkach zrodził się projekt Zjednoczonej Europy? Czy możemy opowiedzieć o genezie tej idei?
Dzisiejsza Europa Zjednoczona ma oświeceniowe korzenie i w pewnym sensie wizja harmonijnego społeczeństwa żyjącego w pokoju i rozwijającego się stale, bo może słowo postęp dzisiaj brzmi cokolwiek dwuznacznie, zrodziła się właśnie w oświeceniu i wielu filozofów oświeceniowych, m.in. Kant, który zgłosił też taki projekt, była bezpośrednim sposobem realizacji pewnej uniwersalistycznej oświeceniowej wizji. Braterstwa ludzi, którzy będą w stanie żyć w pewnym racjonalnym i harmonijnym porządku, zbudowanym na racjonalnych zasadach. Oczywiście to w ten sposób wykluczało także wojnę. I w tym sensie wizja Europy zbudowanej na pokoju odpowiada tej wizji przedstawianej przez Kanta oświeceniowej. Z tym, że wtedy brakowało oczywiście do tego woli politycznej. Był to pewien projekt filozoficzny przedstawiany przez najwybitniejszego, czy jednego z najwybitniejszych filozofów oświeceniowych. Kiedy pojawiła się ta wola polityczna? Wola polityczna pojawiła się w specyficznym momencie, to znaczy po 200 prawie latach, po stu kilkudziesięciu przynajmniej latach ciągłych konfliktów w Europie, kiedy wyczerpała się wola prowadzenia wojen. Wola wdawania się w konflikty i wygrywania pewnych interesów. Ideał mógł się zrealizować dopiero w momencie, kiedy wola do prowadzenia konfliktu wyczerpała się i tkwi tutaj w tym już momencie zostało zasiane pewne ziarno dwuznaczności, to znaczy w tym sensie, że ideał Europy jest ideałem duchowym, a jednocześnie został zbudowany nie z powodów duchowych, tylko z powodu wyczerpania się woli walki wszystkich ze wszystkimi, co zbyt wyczerpywało. Tutaj trzeba powiedzieć, zbyt wyczerpywało cały kontynent. Ta idea mogła się zrealizować dopiero po 30 latach krwawych rewolucji totalitarnych i dwóch wojen światowych. A czy koniec podziału Europy na te dwie połowy stawia w jakimś nowym świetle problem tożsamości Europy? W pewnym sensie tak, dlatego że po 45 roku ten 30-letni konflikt, ta wielka wojna domowa europejska, która stała się konfliktem światowym, znalazła swoje przedłużenie w konflikcie zimnowojennym. To znaczy Zjednoczona Europa okazała się tylko elementem pewnego szerszego konfliktu politycznego, który toczył się w skali globu. Tożsamość europejska była budowana w cieniu wielkiego konfliktu politycznego i nie trzeba było sobie z tak wielką mocą zadawać pytania, na czym polega tożsamość europejska, póki wystarczało oparcie się na sojuszu atlantyckim i budowie wspólnego rynku. I 89 rok z całą mocą postawił pytanie o tożsamość europejską w tym sensie, że zniknął kontekst, w którym odbywał się proces jednoczenia Europy. Skończył się wielki polityczny konflikt, który był, można w pewnym sensie powiedzieć, że był ostatnią protezą transcendencji czy też postępu. On napędzał konflikt, ten konflikt napędzał wyobrażenia ludzi o świecie, o tym, w jakim celu podąża historia. On zadawał sens jakby niejako z zewnątrz, zwalniał od myślenia, o pytanie się, kim jesteśmy, dlatego że w sposób oczywisty narzucał rolę i te role określały tożsamość. Zachód walczył ze Wschodem i wobec tego miał jakiś określony zasób wartości, których się nie dyskutowało tak głęboko. W momencie, kiedy ten konflikt się skończył, pojawiła się kwestia tożsamości, kim tak naprawdę jesteśmy. Europa, która w cieniu budowała się jako wolny rynek, nagle musiała powrócić do pytania o tożsamość kulturową. Wydaje się, że jedną z dróg budowania tej jedności europejskiej jest ta droga wiedzie do Brukseli. Czy jest jakaś inna droga? Jest to wspólnota zbudowana raczej na interesach ekonomicznych, na budowaniu pewnego obszaru ekonomicznego. Natomiast instytucjonalizacja, czy też przybieranie w ciało tej materii polega na tym, że buduje się struktury proceduralne, które umożliwiają rozwiązywanie tych konfliktów. I to jest Bruksela ze wszystkimi swoimi komisjami, które załatwiają najróżniejsze interesy, sprzeczności, mediują pomiędzy tymi, próbują znaleźć kompromisy ekonomiczne. I to jest ta jedna droga. Druga droga to jest droga, o której nie zapomnieli pierwsi budowniczowie Europy. Tak, która rozpoczęła w ogóle dyskusję o jedności europejskiej. Która rozpoczęła, prawda, dyskusję o jedności europejskiej, ale która zeszła potem na drugi plan. Jean Monnet pod koniec swojego życia powiedział, że gdyby drugi raz zacząłby od Europy tym razem. Dlatego, że za tym założeniem budowy materialnej wspólnoty kryje się takie założenie, że wystarczy jakby ścisnąć wielkimi obcęgami, tymi metalowymi obcęgami, najróżniejsze ludy Europy, potrzymać je dostatecznie długo razem i w ten sposób, w sposób mechaniczny, narodzi się jakieś poczucie wspólnoty, tożsamości, interesów. Natomiast w tym stwierdzeniu Monet, trochę gorzkim, które on wygłosił pod koniec życia,
pobrzmiewa nuta rozczarowania co do takich sposobów budowania jedności i raczej chęć powrotu przynajmniej do punktu wyjściowego, to znaczy do poszukiwania fundamentu wspólnej tożsamości i duchowego dziedzictwa. Z tym, że dziedzictwa nierozumianego tutaj w sposób statyczny. Dziedzictwo europejskie w tym sensie nie jest czymś, co my dostajemy w spadku po poprzednich pokoleniach, nie jest rzeczą, którą my możemy przyjąć lub odrzucić. W tym sensie dziedzictwo europejskie jest pewną dynamiczną strukturą, która umożliwia stały rozwój Europie. Ale o jakiej Europie mówimy? Czy Europą jest także Rosja z Ermitażem i jakimś zapleczem intelektualnym? Czy Europą jest Japonia ze swoim racjonalizmem? To jest dosyć trudne pytanie. Można byłoby wobec tego się zapytać, gdzie jest Europa? Jeżeli to tak wygląda, że Europa wycofuje się z odpowiedzialności za własne dziedzictwo kulturowe i buduje tylko wspólnotę opartą na interesach gospodarczych, to gdzie jest Europa w szerszym sensie? Czy ona już przestaje istnieć jako pewna wola uczestnictwa w rozwoju tego dziedzictwa? Rosja jest krajem, czy też była krajem chrześcijańskim i to sytuuje ją w jakimś dalszym kręgu, ale oddziaływania tego, co nazywa się dziedzictwem europejskim, z tym, że w sensie cywilizacyjnym uczestniczy w historii europejskiej dopiero powiedzmy od XVIII wieku i raczej jako czynnik zewnętrzny. Nie uczestniczy w pełnych prawach, uczestniczy raczej jako czynnik w polityce zagranicznej, jako wielka siła ingerująca w dzieje wewnętrzne Europy, a z drugiej strony jest współuczestnikiem historii kultury europejskiej, ale dopiero od 200 lat, a w pewnym sensie od XIX wieku, bo dopiero wtedy Rosjanie wtargnęli w europejskie, w życie duchowe Europy i wnieśli swój trwały wkład. Wcześniej w nim nie uczestniczyli, dlatego że nie uczestniczyli ani w średniowieczu europejskim, ani w renesansie, ani w zasadzie w oświeceniu. Dwie przeciwstawne drogi, ta jedna do Brukseli, ta druga do rodzaju myślenia takiego, ani innego o Europie, nie istnieją na przeciwstawnych biegunach. Nie, czy one się są w stanie również przenikać, nie tylko wykluczać? Tutaj odpowiedź na dzisiaj, którą można udzielić z perspektywy roku 97, jest obciążona sporą dozą niepokoju, dlatego że pewna idea Europy jako wspólnoty duchowej została w pewnym sensie zamordowana w Sarajewie. I oczywiście Europa jako wspólnota interesów, wspólnota gospodarki, wspólnota wolnego rynku ma się bardzo dobrze i ma się coraz lepiej. Natomiast Europa pojmowana jako wspólnota pewnych wartości, za które ludzie gotowi byli poświęcać życie, ma się chyba dosyć słabo, dlatego że te wszystkie wartości, które Europa głosi, były systematycznie i ze złą wolą niszczone w Sarajewie kilka lat temu i to raczej za sprawą Stanów Zjednoczonych, a nie Zjednoczonej Europy, ta masakra została przerwana. Wola Europejczyków była tutaj zbyt słaba. To, co Pan opowiada, dokładnie pokazuje, w jakiej Europa znajduje się dziś sytuacji, w jakim kryzysie tożsamości. Czy Polska, która dąży do Europy, ma świadomość, że właściwie cały ten kontynent jest pogrążony w tej chorobie wymagającej skutecznej terapii? Przez kilka pokoleń Polacy walczyli o wejście do Europy i ten mityczny punkt przekroczenia granicy europejskiej był telosem wyznaczającym sens polskich wszystkich wysiłków historycznych. I oczywiście jest bardzo przykre dowiedzieć się, że to, co było wielkim marzeniem, nie daje zaspokojenia wszystkich potrzeb, a oznacza tak naprawdę nowe wyzwania. To nie jest prawo do posiadania spokoju, tylko raczej prawo do posiadania nowych kłopotów. I w tym sensie jest to sytuacja trudna. Ja myślę, że będzie wymagało to od Polaków przystosowania się także do tego wyzwania, znalezienia się w sytuacji, w której okazało się, że romantyczny naród walczył przez kilkadziesiąt lat o to, żeby znaleźć się w klubie cyników. Znaczy romantycy, którzy nagle znajdują się w klubie cyników, popadają w tarapaty intelektualne, a także emocjonalne. I oczywiście będzie to dosyć duże wyzwanie, tym bardziej, że jeżeli Polska ma mieć jakikolwiek wpływ na to, jaka będzie Europa w przyszłości, czy będzie w stanie podjąć wyzwanie budowy własnej tożsamości na nowo, czy przeformułowywania, tak jak czyniła to zawsze, to Polacy będą musieli także wnieść tam swój wkład i odpowiedzieć,
ten wkład będzie mógł być wniesiony tylko o tyle, o ile najpierw przemyślą swoją własną sytuację. Czy można dzisiaj z sensem mówić o duchu Europy? Czy to już nie jest pewna, czy Europa jako taka to już nie jest anachronizm? Na pewno Europa nie skończyła się w XIX wieku, albo też wtedy, kiedy jeden z historyków zaczął historię Europy do I wojny światowej właśnie w ten sposób, że w 14 roku zgasły światła, prawda, i się skończyło, zamknięte drzwi pewnej Europy, ale oczywiście nie Europy w ogóle. Także a jaka sądzę, Europa się skończyła? Jaka się skończyła? Mhm. No, przede wszystkim to, co jest co jest ciekawe i fascynujące, jest to, że się stale zmienia. Prawda, że to jest kontynent i projekt intelektualny na tyle różnorodny, że generuje stale swoją własną swoje własne odnowienie, prawda? Za każdym razem jest na tyle silny, żeby jak się skończy jakaś tam jakaś jego postać, to nowa postać od razu już jest na horyzoncie. To nie jedna, ale wiele. Nawet ten świat, który świat moich nauczycieli filozoficznych, powiedzmy, prawda? Ale świat takich ludzi jak Hans-Georg Gadamer, który teraz ma 97 lat i studiował na początku wieku. Profesor Tatarkiewicz, którego jeszcze dobrze znałem, który na początku XX wieku zaczął już być profesorem, prawda? W 1915 roku został profesorem po raz pierwszy, kiedy, jak Gadamer opowiada, w małym mieście Marburg niemieckim, gdzie uniwersytet miał 1500 studentów mniej więcej i wszyscy wybitni uczeni spotykali się codziennie w tramwaju, dyskutując o świecie i przyszłości, i się ten świat się skończył naturalnie. Ja nie mówię o tym, że ani z nostalgią, ani też ani z ironią, ponieważ w tym małym mieście Marburg ci profesorowie, którzy spotkali się w tramwaju, wymyślili rzeczy, które po dziś są fascynujące, prawda? Spiritus flatu bivult, znaczy nie wiadomo nigdzie, gdzie jest prowincja. Uniwersytet w Marburgu pewnie ma teraz 50 tysięcy studentów. Ponad połowa z nich to są kobiety, prawda? Wtedy to tak nie było. Wtedy do tego świata, o którym mówię, dostęp miało, powiedzmy sobie, 10-15% społeczeństwa. Teraz ma 80-90%, w Europie więcej, w Ameryce może trochę mniej, prawda? Co sprawia, że oczywiście ich od sposoby zachowania, stosunki międzyludzkie, wartości, które się, wedle których się żyje, zgoda społeczna organizuje się wokół zupełnie czego innego. Mimo że minęło już parę tysięcy lat od różnych wydarzeń z bykami, księżniczkami, nadal Europa jest fascynującym miejscem i nie tylko skansenem, prawda, czy Disneylandem kulturowym. Mówił pan o uniwersytetach. Czy na uniwersytetach rozprawia się o Europie, o jej kształcie? Ach, do znudzenia. Najpopularniejsze są dyskusje na temat tego, jakie wartości konstytuują Europę, o korzeniach oraz gdzie leżą jej granice. To można do nich skończyć, że tak powiem, cały dzień. Mm-hmm. No właśnie, bo które konstytuują tę Europę? Niektóre już niestety w jakimś sensie zostały odrzucone, jak pewne pooświeceniowe. Ideje pani myśli? Na przykład. Nie, dlaczego zostały odrzucone? Powiedziałbym, że nigdy tak nie było całkowicie, a na pewno teraz jest jeszcze w mniejszym stopniu niż kiedykolwiek, żeby jakaś grupa idei akceptowana była przez wszystkich.
prawda, że był konsensus, zgoda w Europie geograficznej nawet, czyli tam od Portugalii do Uralu, na temat tego, co jest ważne, a co nie jest ważne. Prawda? Mhm. Wręcz przeciwnie, to co było ciekawe w Europie politycznie, że jest, było to, że po pewnym czasie zdecydowano się, po pewnym czasie, w którym ludzie zabijali się nawzajem w związku ze swoimi różnicami poglądów na tematy podstawowych wartości, że doszli do wniosku, ci przynajmniej w centralnej Europie, od Francji do Niemiec, że może nie warto się zabijać nawzajem. Na ten temat trzeba stworzyć taką instytucję polityczną, która by różnice co do wartości podstawowych i najważniejszych, konieczne różnice, jak się okazuje, żeby taka instytucja polityczna potrafiła je w sobie objąć i jednocześnie złagodzić konflikty. Tą instytucją było państwo narodowe, prawda? Neutralne wyznaniowo. Rozwiązania polityczne nie są idealne i w związku z tym zawsze jeszcze ktoś się tam gdzieś zabija. Irlandczycy na przykład, prawda? Mając różnice, w związku z różnicami wyznaniowymi, czyli na temat najważniejszych wartości. Ale zasadniczo ten problem został rozwiązany. Nie, że ludzie się nie różnią i nie, że nie mają konfliktów na tematy religijne, ale nie prowadzą wojen raczej na ten temat, prawda, w Europie. O kształcie Europy dyskutuje się zarówno, zarówno w parlamentach, jak i na uniwersytetach, jak pan profesor sam był łaskaw powiedzieć. Czy to są dwa różne języki? Oczywiście tak na co dzień to są różne języki, dlatego że przeważnie politycy używają uczonych, ludzi kultury, dyskutantów jako czegoś w rodzaju ornamentu, prawda? Decyzję podejmuje się i tak bez względu na to, co profesor X tam opowie. Więc decyzje, konkretne decyzje polityczne w większości zapadają niezależnie od tego, co kto mówi. Czyli w całkowicie praktycznym sensie to są dwie różne sfery. Oba te języki, jak to pani mówi, przenikają się. Dlaczego tak jest? No chociażby jak mówię o powstaniu nowej instytucji, jaką miałaby być Europa, to nie jest tylko techniczny problem, prawda? Myślę, Europa Zjednoczona, czy Stany Zjednoczone Europy, czy wszystko jedno, Europa Ojczyzn, jak to nazywać. Co zrobić? Pytanie podstawowe jest, co zrobić? Jakie są warunki konieczne na to, żeby narody, społeczeństwa, teraz zorganizowane w państwa narodowe, zgodziły się w sposób produktywny współuczestniczyć w budowie takiej instytucji. Niemcy uważają, że ta Europa powinna być określona nie tylko czysto formalnie, jako zbiór przepisów czy reguł postępowania między narodami, ale również i treściowo, prawda, że powinno być wspólnym projektem taki, który by uniemożliwił lub też przynajmniej sprawił, że było mniej prawdopodobne to, co się u nich stało w 30. i 40. latach. Gdzie by pan szukał specyfiki idei Europy? Nie należy jej szukać tam, gdzie jej nie ma. To znaczy, na pewno nie jest tak, że można znaleźć listę, zrekonstruować listę wartości, na które się wszyscy zgodzą, reguł postępowania, na które się wszyscy zgodzą, w odróżnieniu od Amerykanów, Afrykańczyków, Azjatów, czy kogokolwiek bądź. To jest przedsięwzięcie nie tylko nierozsądne, ale również prowadzące do niczego. Nie ma czegoś takiego. A dlaczego można się odwołać do takich pojęć, na przykład jak wolność, jak solidarność? Wszystkie takie pojęcia, co pojęcia znaczą, zależy od tego, jak są używane. To znaczy pojęcia nie żyją osobno w pudełku gdzieś zamknięte, tylko pojęcia żyją w życiu społecznym. Używane są przez ludzi, którzy coś chcą lub czegoś nie chcą. I w związku z tym one wtedy w tych konkretnych społecznych sytuacjach nabierają jakieś tam treści. W związku z tym nie ma sensu porozumieć się co do pojęć, które potem każdy używa inaczej, prawda? Czy które znaczą zupełnie co innego. W związku z tym
problemem, o którego rozwiązanie tu walczymy, zarówno intelektualnie, jak i politycznie, jest problemem, jak zachować jedność, stworzyć jedność, a jednocześnie nie usuwając różnorodności, prawda? Stworzenie jedności wydawałoby się proste wtedy, kiedy stworzy się właśnie katalog, powiedzmy, czy dekalog wspólnych wartości, ale takie rozwiązanie będzie totalitarne i w Europie nie masz specjalnie dużych szans, prawda? Nie masz szans narzucenia wszystkim innym. Pani mówi o wolności, ale jak, ale to znaczy co innego, powiedzmy sobie, w Ameryce z niewolnikami, w Grecji, w Rosji, czy w Rosji. To są, to samo słowo, co innego znaczy. Jeśli tak, znaczy, jeśli dopiero w życiu one nabierają sensu i zabarwienia, to wówczas nigdy nie można wiedzieć do końca, co one do czego prowadzą. Tak jest. I w związku z tym nigdy nie można zrobić takiej właśnie listy, która by je ujmowała. Łączą nas tylko reguły postępowania, czysto formalne, na przykład demokratyczne. A każdy z tą demokracją już robi, co chce. Prawda? Tylko ta odpowiedź też nie jest taka oczywista, dlatego że formalne reguły tak naprawdę skąd się biorą i mają ukrytą być może, ale jednak podstawę w wartościach historycznie narosłych. Ta demokracja nie spadła z nieba, tylko powstała w jakichś konkretnych historycznych okolicznościach. I w związku z tym, jak się oddzieli demokracji od tych konkretnych historycznych okoliczności, to nie zostanie nic, puste, fata morgana. Nie można powiedzieć, że owszem, Europejczyk ten to jest ktoś, kto... I znowu tu powiedzieć, na pewno nie ktoś, ja wiem, kto jest wysoki, albo kto jest niski, albo kto jakieś tam wartości wyznaje, lub też nie wyznaje. Do końca nie wiadomo, na czym polega tożsamość. Prawdziwe różnice, nie wymyślone przez filozofów, tylko prawdziwe różnice wychodzą na jaw dopiero w konflikcie lub też w zderzeniu z innymi. Dopiero w zderzeniu z kimś, który jest różny od pani, dowiaduje się pani o sobie samej, kim pani jest. Prawda? Nie wie pani tego z góry. No, w związku z tym również i tutaj konfrontacja, która nie musi być koniecznie zażynaniem się nawzajem, prawda? Znaczy, że może być płodnym zderzeniem, może być interesującą dyskusją, konfrontacją, która być może nawet nie skończy się porozumieniem, ale nie szkodzi. Może być taka konfrontacja, która pani uświadomi, że pani jest inna. To znaczy, że pani jest inna od Chińczyka, mimo żyjącego w Chinach, mimo że pani że z tego punktu widzenia różnica między panią a Czechami czy Słowakami nie jest znowu taka bardzo ważna. Mhm. Czyli teza jest taka, różnice prawdziwe, różnice życia, nie różnice pojęć. Te różnice wychodzą na jaw w konfrontacji z innymi, czyli to, co nas różni między sobą, jest ważne i to, co jest między nami wspólne, nie może być przez nikogo skodyfikowane. Prawda? To jest, jak pani chce, moje wyznanie wiary. Europa urodziła się w blasku mitu i w cieniu zagadki. Jej młodzieńcze i dojrzałe życie przebiegło pod znakiem już to gwałtownych i porywczych, niczym gwałt i porwanie, które stały u jej początku, przemian i rewolucji. Już to spokojnej, znacznej stuleciami kontynuacji i ewolucji. Obie krzyżujące się niekiedy linie życia Europy odmieniły na starość jej oblicze. Zdaje się wręcz nie do poznania. Czy w ten sposób właśnie zagadka została już rozwiązana, a mityczna opowieść opowiedziana do końca? A może na odwrót? Może tylko mit okazał się cieniem Europy, a zagadka osobliwym światłem. Thank you.